Cześć, z tej strony Graf, a to jest teleturniej o grach, gdzie będą pytania głównie o grach. Ta seria nie byłaby możliwa bez naszego głównego sponsora SteelSeries. SteelSeries to firma produkująca profesjonalny sprzęt gamingowy. Klawiatury, słuchawki, kontrolery, podkładki oraz myszki. W tym ich nowe myszki z serii Prime. W zależności czy lubicie myszkę na kabel, czy taka co tylko kablem się ładuje, myszki z serii Prime zostały stworzone współpracując z profesjonalnymi graczami. Myszki te posiadają nowe switche Prestige OM, które nawet po 100 milionów klików dalej będą klikały tak samo. Cena myszek została obniżona na stałe do 200 i 400 zł. Upewnijcie się, że płacicie poprawną cenę, bo w sklepach może się to lekko wahać. Więcej o tych myszkach dowiecie się pod linkiem w opisie. Dziękuję SteelSeries za sponsorowanie. Cześć, teleturniej o grach, to jest już drugi półfinał. Witam z lewej strony Ameby, czyli Kasix i Slayproxa. Cześć, witamy, cześć. Pokonali oni Mangetsu i Rywka w qualifierach, a w ćwierćfinałach pokonaliście... Perełki, Karigodę i Volka. A z drugiej strony trzeźwo nie będzie, którzy pokonali Mandzia i Diabeła w qualifierach. Jest to Bloody i Dobrodziej. Przywitajcie się. No siemano. Elo, elo! Bloody się oddalił za bardzo chyba. Oraz w ćwierćfinale pokonaliście Juniora i Zachę? Tak, Juniora i Zachę pokonaliśmy, tak, ale nie było łatwo. No, długo, Bogowie RNG nam służyli. No. Nie, inteligencja Dobrodzieja i moja taktyka zwyciężyła po prostu. Od razu mówię, było głosowanie od widzów na karcie społeczności na środkową kategorię i na poprzednim odcinku również, tylko ja przez zapierdziel, który miałem przez ostatnie dwa tygodnie w życiu, zapomniałem powiedzieć, więc teraz wam dopiero mówię, jaka jest środkowa kategoria zagłosowana przez widzów, jest to Wiedźmin. Spokojnie, całą noc siedziałem i studiowałem Wiedźmina. Jak Dobrodzie teraz jak nie wiedziałeś przed nagrywkami przed zrobił speedrun szybki Wiedźmina, więc trochę się zna. Więc przepraszam najmocniej za to. Na finał i na mecz o trzecie miejsce również będzie głosowanie, więc patrz się na kartę społeczność. Oraz Kasix również coś tam ogarnia ważnego w Realu, więc Kasix może czasami mieć z monitora, ale Kasix przysięga, że nie cheatuje, bo jest normalną koleżanką. Tak nie, naprawdę nie mamy takiej pewności. Spokojnie, muszę tylko poprawić troszeczkę tekstu, bo mi pani zwróciła uwagę, że... Ład panuje, nie... tak, Kasia? Wiecie, jest to licencja to Wiedźminie. Ja bym tak nie oszukiwała, więc... Jest ja to licencja o wszystkich grach, które dzisiaj będzie kategoria. Dokładnie tak, to już tematem mojej pracy. Skąd wiedziałeś? Dobrze. Muszę się być skromna, wczoraj, ostatni odcinek dobrze poszło, dobrze było. Było dobrze na wszystkich odcinkach, bo tutaj no, tam Kasia skarowała podobno nieźle. Na poprzednim Moi odcinku. Drodzy, tak było. Kwestia jest taka, są to już półfinały, więc zagorzali fani teleturnieju o grach, znają konkurencję, ale jeżeli jesteście nowi, to jeszcze jakiś starszy odcinek z tego sezonu, albo kliknijcie na link w opisie i chyba teraz będzie w karcie. A my nie zwlekajmy i powiem wam, że pierwsza lewa kategoria, przepraszam, ta kategoria w sumie, to Far Cry. Nie, nic nie wiem o Far Cry'u przecież, niedobrze. Dam wam w sumie piątą, Bethesda. O, to okay. Dobrodziej wszystko wie. Oraz dam wam czwartą, która łączy trzecią i piątą, Ninja. Oraz druga, mieszka ktoś może z was na południu, South Park. Drużyny przenoszą oczywiście klucze z poprzednich ćwierćfinałów, przechodzą z nimi do następnych odcinków i również zaklęcia, o których się dowiecie na trzeciej konkurencji i na ekranie macie wartości kluczy. Rzucam monetką, wypadła mi z ręki, rzucam jeszcze raz. O, dobrze, Reszka. Orzełów. Jest to Reszka, dobrze. Więc... Kasix, Slayprox, pierwsi dobrze. Czy drudzy? Ameby, pierwsi jesteście, zapraszam, co byście chcieli? Dobra, Wiedźmina za 5 poprosimy. Dobra, Wiesiu za 5, pytanie o Wiesiu brzmi: jaką kwotę zażądał Sapkowski od CD Projektu po sprzedaniu praw autorskich do Wiedźmina za 35 tysięcy złotych w latach 90. Możecie się pomylić o 10 milionów złotych. Kasia, wydaje mi się, że to było 35 milionów. Slay, ja nie mam pojęcia. To miało być pytanie za piątkę, co to w ogóle dobra, znaczy, ale że jeżeli możemy, ale jeżeli możemy się pomylić o 10, przepraszam, o 10 milionów, tak? 10 milionów, tak. No to rzuciłbym 40, bo to nie pamiętam, czy było 50 milionów, czy 35, ale coś w okolicach tego, więc rzuciłbym taktycznie 40. Dobra. I wydaje mi się, że będzie git. To poprosimy o odpowiedź 40 milionów. Powiem wam tak, copywriter nienawidzi was z tymi pytaniami dzisiaj. Błędna odpowiedź. Trzeźwo kradniecie? Dobra, o ten... Kradniecie? Kurde, Blady, ja bym spróbował, no. No dobra, to kradniemy, jolo! Dobra, leci kradzież pierwsza. Ale wiecie, że nie dostajecie punktów za to? No to, ale mamy dostają ładny kolor. Ten, kolor. Jeśli się nie mylę, Blady, to jest pozew właśnie tam... Dosyć tam o tym czytałem i to chyba było...
10 milionów funtów, czyli jakieś 55 milionów złotych. Tak mi się wydaje, że to jest tak, nie wiem, 55, 65, coś takiego. No, bo możesz się o 10 milionów pomylić, więc... To jest, na pewno było, że ja o tym gadałem na streamie i to było około 10 milionów funtów, czyli tak stawiam 55 milionów. Jeśli chodzi o ten pozew... Jeśli oni walnęli 40 milionów, a mogą się pomylić o 10, czyli 50 milionów na pewno to nie jest. Bezpiecznie byłoby walnąć 60 milionów. Dobra, to walnij, ja idę jedzenie tylko odebrać, bo przyszło jedzenie. Dobra, to nie będzie 60. Żeby bezpiecznie. Idealnie 60, tak. Dałem wam pomyłkę o 10 milionów, żebyście mogli walnąć Sasina i ciągle trafić. Ładnie. No, przepraszam, po prostu copywriter dał najtrudniejszą piątkę w historii. Dobra, dobrodzieju, to co chcemy teraz za drugą kategorię? No chyba wieśka zadychę trzeba, nie? No dobra, to weź wieśka zadychę, ale ty będziesz się tutaj specjalizować w tej kategorii. Dawaj, leć wiesiek zadychę. Tak się po prostu dzisiaj stało, że według mnie dziesiątka jest łatwiejsza od piątki, ale piątkę chyba trzeba było znać. Ale skam niestety. Pytanie brzmi, jakiego wiedźmińskiego znaku lub ich kombinacji musieliśmy użyć, aby zaatakować macki Kejrana w drugim Wiedźminie? Blady, jakie były kombinacje? A ty nie grałeś w Wiedźmina, cudownie. Ja to nie grałem w Wiedźmina, zawsze grałem w jedynkę, więc mało grałem. Macki to są rośliny, więc pewnie jakiś igni. Jakiś ogień, leciało. Ten, igni no jakieś. No to igni, ale czy była jakaś kombinacja? To jest lub, więc może igni samo wystarczy. Jeden albo kilka. Kurde, ja bym powiedział po prostu igni, nie? No bo nie przypominam sobie, żeby co innego tam na jakieś takie macki by były potrzebne. No dobra. Błędna odpowiedź, a my by kradniecie? Nie! Kasia, kradniemy? A ty wiesz? No wydaje mi się, że tak. Prawdopodobnie odpowiedź to Irden. I to jest nasza odpowiedź, bo w momencie, kiedy macka uderzała o ziemię i był tam znak Irden, to po prostu ona się unieruchamiała. Był nawet dialog, złap go w Irden i odpowiedź sama tak, złap go w Irden. Było, no tak, tak. A kombinacje były troszeczkę baitem, dokładnie. Jej, nie dobrze. Brawo, Slay! Brawo, Kasia! Niedobrze, dobrodzieju. No. A my by co byście chcieli? Na spokojnie. Dla mnie żadna kategoria mi jakby nie odpowiada. Ja bym brała jakiegoś Wiedźmina za 25. Ale a może te piątki weźmiemy, bo te piątki są tak, zazwyczaj tak, takie... Tak, trzeba piątki porobić, tylko no... No ja to co, może... No nie wiem, ninja za 5? I może będzie pytanie o Naruto? Dobra, to poprosimy. Pytanko brzmi, z jakiej serii bijatyk pochodzi postać widoczna na obrazku? To jest Tekken. Tak, jest to Yoshimitsu. Co, Far Cry za 5? Albo Bethesda za 5. Ja Bethesda albo Far Cry. South Park, no to tak, no oglądałem, ale tak wiesz, jednym okiem. Dobra, dajmy Bethesda za 5. Dobrze, Bethesda za 5. Wystarczy jakaś taka prostsza odpowiedź. Z jakich problemów technicznych, szczególnie przy wydaniu on release, znane są gry Bethesdy? Jakieś różnego rodzaju bugi, że nie działają. Łatwiej by było zadać pytanie, z jakich nie są. Mówię, nie trzeba być super specyficznym. No są totalnie pobugowane i później community musi naprawiać te gry, bo... To jest właśnie Bethesda. No, że gra dopiero tak, zaczyna działać. Tak, nic kuźwa nie można przechodzić przez ściany na kołdronami. No i tak dalej. Dokładnie. Kasia, to nie wiem, może Far Cry'a niż tego South Parka? No spoko, to może być Far Cry za 5. To poprosimy Far Cry'a za 5. Far Cry, daleko płakać. Pytanie brzmi, która część Far Cry ukazała się w październiku tego roku? Wystarczy numerek dać, prawda? Wystarczy. Kurczę, czekaj. Ale ja nawet nie wiem, o jakich liczbach my tu rozmawiamy. No czy to właśnie, będzie Far Cry 3, czy to będzie Far Cry 17, czy 7? Nie. Właśnie nie pamiętam, czy to jest 6, czy 7, ale wydaje mi się, że 6, bo 5 to było... Czekaj, pomyślmy. 6 to... Nie, 5 to było chyba z tymi siostrami, 4 to był ten różowy garnitur. Dobra, 6, Far Cry 6. 5 wyszła w 2018, a 6 w 2021, poprawna. Kurde, a już chciałem kraść, nie znałem na to odpowiedź. No, nie, mi się numerki pomieszały. Macie streaka, mamy. Cześć, bo co byście chcieli? South Park za 5? Ty cokolwiek wiesz o South Parku, dobrodzieju? Bardzo mało. No za piątkę chyba nie będzie trudnego pytania, co nie? Przysięgam, że Wiedźmin był jedyną trudną piątką. Dawaj South Parka za 5, zobaczymy co tam da nam grafo. Dawaj, lecimy. Pytanie brzmi, w jakich settingach ma miejsce South Park Kijek Prawdy lub South Park Fractured But Whole, zjednoczeni ale zżyci? Wystarczy jedna poprawna odpowiedź, czyli na tą albo na tą. No jeśli chodzi ci o miejsce, no to South Park dzieje się w South Parku. To jest fikcjonalne miasteczko, nie wiem, tam chyba w Colorado czy coś takiego, jeśli dobrze pamiętam. A w jakim państwie?
Stany Zjednoczone. No w Stanach chyba, co nie? Zaakceptuję, miasteczko w Stanach Zjednoczonych. Ogólnie o setting są takie konwencje na ten setting i szukaliśmy naprawdę odpowiedzi fantasy albo superhero franchise, ale setting również się interpretuje jako lokację i tak, to jest miasteczko w Stanach. To poprosimy ninja za dychę. Dobra, ninja za dychę. Pytanie brzmi, przypisz następujących ninja do gier, z których pochodzą i zaliczę ci, jak będziesz miał 2 z 4. Jak będziecie mieli, przepraszam. Skorpion to ja nawet wiem chyba, bo no. Skorpiona to graliście w tego. Wygraliście u nas na tym PlayStation w to, no nie? Tak, mhm. Tak, to jest Mortal Kombat. No Scorpion właśnie. Mortal Kombat. Raiden to jest Metal Gear Solid Revengeance. No i Kunimitsu coś mi świta, ale... Jezus... Maria, nie pamiętam, ale na szczęście 2 z 4, więc no jestem pewien, że mamy chyba... Jestem pewien, że mamy chyba dobrze. Ty, no Kunimitsu, czekaj, co to było to Kunimitsu? Raiden był z Metal Geara, Scorpion był z Mortal Kombat, Kunimitsu był z Tekena, a Ryu Hayabusa był z Ninja Gaiden. No, ale możecie nie uwierzyć, ale chciałem powiedzieć Ninja Gaiden. No, dawaj Bethesda, no. Bethesda za 10. Bethesda za 10, pytanie brzmi, której z następujących gier nie wydała Bethesda? Nie wydała, okej. Okay. Okej. Okay. Dishonored, Borderlands, Deathloop. Deathloop, jakby trwała tam sama firma, Dishonored robiła ta sama firma, co robiła Deathloopa. I wydaje mi się, że też wtedy wydawała to Bethesda, Dishonorda. Ja bym powiedział w takim razie Borderlands, bo mi się wydaje, że oni dopiero to przejęli tam przy trzeciej części albo coś takiego. No tak dobra, niech będzie ten Borderlands. Dishonored wydali Deathloopa, wydali Borderlandsów jedynki, przynajmniej nie. Kasia, bierzemy South Parka za dychę? Z nadzieją na to, że walniemy kombo? Tak. Dobra, to poprosimy South Parka za 10. South Park za 10. Jaka Poznań znana jest jako douchebag czy batlord? Po polsku będzie frajer, knypek, coś takiego. Naprawdę, no, kojarzycie na pewno. Pojawia się ona zarówno w Kijku Prawdy i Fractured Butthole. Kasia, to my byliśmy knypkiem, my jako bohater, bo my nie mieliśmy jakby naszego imienia i oni cały czas do nas się zwracali w ten sposób. No, a jak się nazywa nasz bohater? No właśnie knypek, douchebag, albo jak tak nas nazywali, to my poprosimy... No wiem, że nas tak nazywali, ale ja nie wiem, jak się nazywaliśmy. Frajer, no to... czy coś takiego. No tak, no to my jesteśmy nim i to jest podchwytliwe pytanie, bo postać to my jako gracz, to poprosimy odpowiedź my jako gracz. Dokładnie, my jako gracz. I 2 trójeczki wam siadło za to. O, jeszcze streak. My jako gracz, tak, frajer, debil, knypek, coś takiego. Ale ty byś wiedział to dobrodzieju? Znaczy, on się chyba nazywał New Kid chyba, nie? Tak, New Kid również, ale go przezywali oczywiście, bo to są dzieciaki. No to co, chyba Bethesdę lecimy cały czas, co nie? Już a, teraz. Trzeba też... Dobra, lecimy w tą Bethesdę. Dobrze. It just works. Kto wypowiedział te już memiczne słowa podczas wyjaśnienia trybu Settlement w 4. Falloutie? A dobra, Boże, myślałem, że to w grze mówisz, ale to mu powiedział Todd Howard. Tak, Todd Howard, bardzo ładny. Todd Howard, kurde, który obiecuje wszystko i daje nic. Ale żeś mnie straszył. Six detail. Ja totalnie nie wiedziałem, dobrodzieju, więc... Dobra, Kasia, ninja za 15? Tak, 15. Ninja za 15. Dobra, Kasia ma epic licencjat moment. Ninja tak. Za 15, pytanie brzmi... Frank Jaeger, znany jako Grey Fox, to postać stworzona przez Hideo Kojimę i zdesignowana przez Yojiego Shinkawę. W jakiej grze pojawił się po raz pierwszy? Metal Gear Solid... I pewnie muszę numer podać. Możesz powiedzieć, z którego roku, albo którą część gry sprecyzować. Jeżeli dwójka. To jest Metal Gear, oczywiście. Metal Gear Solid 2. Błędna odpowiedź. Tracicie dobrodzieju, wiesz? Jak wiesz, to będziemy mieli fajnego streaka, ale to też musisz mieć pewność. Bardziej bo tak to nie... mam ochotę strzelić, to nie jest tak, że wiem, ale... Miło wam podpowiem, że kradnijcie, jeżeli macie możliwość. Bo dobra, później kradnijmy. Na tych 25-tkach i 40-tkach to już dobra, nic nie dobra, wiesz co, dobrodzieju, jest szansa, że trafimy, to kradniemy. Dobra, to strzelaj, dobrodzieju, jak uważasz. Ja bym powiedział, że jedynka, oryginalny Metal Gear. Tutaj moment zawahania, Slayowi stracił streaka i punkty. Metal Gear Metal Gear 2 wyszedł w 1990 roku, a Metal Gear wyszedł w 1987. I również w Metal Gearze 1 zobaczyliśmy Franka Jagera. Ładnie, lucky. Dobrodzieju, ładnie. Dobrze. Teraz trzeźwo. Far Cry, co myślisz, dobrodzieju, żeby tego Far Crya za 10 wziąć? Da nam to coś? No tak, zablokujemy ich czwórkę, że oni czwórkę sobie nie wezmą, a jest, racja. Będzie łatwiejsze to pytanie zawsze, co nie? Ja no bym wziął Far Cry, Far Cry za 10. Dobra. Która z następujących postaci jest głównym antagonistą Far Cry 3? Vas Montenegro czy Hoyt Volker? Vas Montenegro. Ostateczna odpowiedź? Tak.
Błędna odpowiedź. Nie! O kurwa. Kradniemy. No chyba oczywiste, która odpowiedź, więc wam od razu zaznaczam. Chyba, że powiecie, nie wiem, czy to ja myślałem, dobrze, że jesteś taki pewny, że ja tam nawet się wiesz, nie kłóciłem, otóż was na początku gra pierwsze skrzypce, ale nie jest głównym antagonistą gry, potem Volker wychodzi na głównego antaga. Ja myślę, dobrodzie tak na pewniaka odpowiedział, myślę, nie, no dobra, to chyba wie. Pewny, no bo przecież kurde. Trick questions, witamy. Okay. Questions. Dobra, ja idę sobie szybko obiad przynieść. Jasne. Pod komputerek, więc Kasia, zaraz wracam. To co? Far Cry'a za 15? Tak, są chyba kiepscy w Far Cry'a. Dobra, to poprosimy Far Cry'a za 15. Pomiędzy jakimi krajami toczyła się wojna nuklearna opisywana w grze Far Cry 3 Blood Dragon? Chodzi o tą, która wyniszczyła świat będący późniejszym miejscem akcji gry. Wydaje mi się, że to muszą być Stany Zjednoczone, tylko z kim? Wydaje mi się, że to mogą być... Chiny. Dragon. Chiny. No. Dobra, Stany Zjednoczone i Chiny, poprosimy o odpowiedź. Ching Cheng Hanji, błędna odpowiedź. Kradnę. Teraz czy to było, wydaje mi się, że to jest Stany Zjednoczone i to jest albo Rosja, albo Związek Radziecki. Nie można użyć tego za to samo, bo w sumie tam się nic nie zmieniło poza nazwą. Zaakceptuję to i to. Jeżeli dobra, to jest no oczywiście to... Rosja, to zaakceptuję to jako jedną odpowiedź. Rosja albo Związek Radziecki. Tak, USA i Rosja, tak. Wtedy już jako fakt, Rosja, ale fakt. Związek Radziecki to jest de facto to samo państwo. Chociaż by kłócili historycy na czacie. Ty, jak oni teraz zdobędą South Parka za 15, to mają piątkę w rzędzie. O Jezus Maria! Maria, nie. I like the cloud. Ale to dobra, co tam się wydarzyło? Dobrodziej dał radę specjalnie, mi robicie piątkę teraz. A tak z ciekawości, jakie było pytanie? W Blood Dragonie pomiędzy kim w wojnie nuklearnej, jakie kraje się tłukły ze sobą? Tak, i jakie kraje tłukły się? USA, Rosja. Rosja, no. A, proste, dobra. Dobrze, co byście chcieli trzeźwo? No to co, South Parka? Chyba za 15 South Parka, próbujemy. No. Dobrze, pytanie brzmi, jakie postaci odgrywali Kenny, Jimmy oraz Butters w grze South Park i Jak Prawdy? Pytanie zostanie zaliczone przy dwóch poprawnych odpowiedziach. Nie wiem, jakiś... Kijek Prawdy to by oni tam takie tam jaja z tego świata magicznego sobie no robili. No właśnie, to on by mógł jakimś czarodziejem być, coś takiego, czarodziej jakiś, nie wiem, alchemik, coś takiego by mi się kojarzy. Kurde, no ja bym powiedział, że postacie fantastyczne, czarodziei... jakich druidów których? Takich. Nie wiem, nie dopasuje ci, nie pamiętam druid, dokładnie. Druid, czarodziej i no, ale alchemik. To musisz do postaci dopasować. No dobra, no ale ci powiedziałem cokolwiek. Błędny zestaw, przejmujecie meby? Kenny księżniczka, Jimmy to był chyba Bart, o ile dobrze pamiętam. I Butters to był Paladyn. Okej, okay, no tak 3-3, bardzo ładnie. No i trójeczka kolejna wam siadła. Gdzie? Od ninja za 5. O, faktycznie! A my by co byście chcieli? Wiedźmin za 25, dawaj. A słuchaj, a nie chcemy ninja za... Stary, ja przeczytałam wszystkie książki o Wiedźminie. Dobra, Wiedźmin za 25. Przepraszam, dobra, dawaj tego Wiedźmina. Wiedźmin za 25. Tylko, że jest problem, bo książki się mają troszeczkę nie jak do Wiedźmina jedynki i dwójki, do trójki też nie. No i ja skończyłam jakby książki i trójkę, a Wiedźmina 1 i 2 nie grałam nigdy. Więc taką mam lukę wiedzową, jeżeli o to chodzi. No teraz niestety tutaj twoja luka wiedzowa będzie chodziła, bo jest pytanie o jedynkę. Ale jak odpowiedzieć poprawnie, może z książek masz wiedzę, to dostajecie 30 punktów dodatkowych, ponieważ dwa konekty. Berengar to Wiedźmin, który pojawia się w pierwszym Wiedźminie. Mogą go zabić dwie postacie i jakie konkretnie? Możecie opisać dobra, te postacie, nie musicie podawać nazw. Możemy je opisać, tak? Tak, tak. Powiem tak, jeżeli jest to postać pojawiająca się w jedynce, to ile dobrze pamiętam, w jedynce był ten cały, ta bójka na tym, na Kermoren, tam co te potwory wleciały i tak dalej, więc obstawiałbym, że jakiś mutant mógł go zabić, w sensie jakieś zmutowane zwierzę tam, takie, które tam zaatakowało Kermoren, plus kto jeszcze mógł go zabić? Kurczę, żebym ja pamiętał, nie wiem, może jako gracz mieliśmy jakiś moralny wybór, czy chcemy skrócić męki naszego kompana i go zajebać? Znaczy, zabić oczywiście, przepraszam. Czyli co, mutant i Geralt? Dobra, mutant i Geralt, no. Błędny zasad odpowiedzi. Cześć, bo kradniecie? Dobrodzieju, mamy ostatnie kradnięcie, więc zastanów się, czy wiesz to, nie? Oni połowę mieli dobrze, bo na pewno był quest. No chyba, że jesteś pewien, to możesz kraść, jakby wiesz. Jak się uważasz, że wiesz, to... Właśnie nie jestem pewien, bo... Dobra. No to jak nie, uważasz, nie, jeśli nie, masz nie, jakiś koncept... Nie wiem, stary, wydaje mi się, że tam Geralt i jakiś inny Wiedźmin mógł go zabić, ale... Kradniesz czy nie? Nie! Dobrze. Geralt mógł go zabić, tak, oraz mógł go zabić mag Azar Javed. I zaakceptowałbym odpowiedź Geralt oraz główny antagonista. Jakby się nie znali Niku Javeda. Wiedziałbyś, dobrodzieju? Nie wiedziałbym. Pierwsze czarne w tym odcinku.
pierwsze czarne. No kiedyś musiało być, co nie? Kiedyś musiało być. Na dole będzie ich dużo. Cześć, was, co chcecie? To co? To Bethesda chyba za 25 lecimy, dobrodzieju. Chyba. No, lecimy Bethesda za 25. Bethesdą w dół lecimy. Pytanie brzmi, w jaki sposób działają pociągi w trzecim Falloutie? Nie działają. Tam były jakieś pociągi? To jest zrobione w bardzo hakowaty sposób, jak to zrobili. Ja totalnie nie pamiętam żadnych pociągów w tej grze, masakra. Może to coś na tej zasadzie, dobrodzieju, że po prostu nie było fizycznie tam pociągów, tylko to było coś na tej zasadzie, że wie, że... Te niektóre settlementy były jakby na bazie, że jakby w pociągach były te settlementy. Błędna odpowiedź. Nie było jakby... A, to nie wiem. Ameby kradniecie? Nie. To byli NPC-ci, którzy chodzili pod mapą i mieli czapkę wielkiego pociągu i po prostu biegali bardzo szybko. Tak zakodowali pociągi w gierce. Czajcie? No. Nie domyślilibyśmy się. No, mi się wydaje, że to nie było takie, nie było to takie oczywiste. To jest trudne pytanko, a 40 będzie jeszcze trudniejsze. Ninja za 25. Ninja za 25. Poprosimy ninja. Która występująca w League of Legends postać posiada skinie o nazwie Ninja? Czekaj. Co mogło być ninja? Nie, no patrz, na przykład z zakonu kilku, no to jest Shen, Zed, jest Akali, jest Kennen, jest... Ale wiesz, to musi być chyba postać, która nie jest ninja, a ma skina jakby ninja, nie? Mm-hmm. Ale wydaje mi się, że jest Ninja Kennen, po prostu, że wiesz, oni jeszcze bardziej go... Jest Ninja Kennen, on jest w takim kapturku! No, dobra, poprosimy Kennen jako odpowiedź. Okej, okay, tak, nie Kasia? Jest to Kennen niestety. Cześć, bo kradniecie. League of Legends, nasza ulubiona kategoria, ale chyba nie. No, podziękujemy zdecydowanie. Nie ma kompletnie... Czekajcie, TWG Kennen, Deadly Kennen i tak dalej. Nie ma skina Ninja Kennen. Nazwaliście Akali, Kennen, Shen i Zed, ale jedyny skin, którego nazwa to po prostu ninja, bez żadnych dodatków, to Ninja Ramus. A Ramus, no tak. Chyba nie Ramus. Wiedziałam, że Ramus ma takiego skina. Ninja Ramus. O, nie graf, masz pierwszego streaka czarnego, nieźle. Mam streaka dla prowadzącego. No. Wynik, przypominam, 140 dla Ameb, 115 dla Trzeźwo. Dobra, dobrodzieje. Ja myślę, że ten Far Cry za 25 brzmi kusząco. Co ty na to? Dobra, niech będzie. Lecimy, Far Cry za 25. Far Cry za 25. Tabletkę przeciwdziałającą jakiej chorobie musi regularnie przyjmować gracz malaria. W grze Far Cry 2? Malaria. Dokładnie, malaria. Od razu, blady już grał. Nice. Akurat gnałem to, ale wieki temu. Jak ładnie. Ale fajne pytanko, kurczę. Grałeś dwójeczkę, blady, widzę. No grałem dwójeczkę. Dobrze, blady, co byście chcieli, Ameby? Kasia, co bierzemy? No South Parka za 25 bierzemy. Sna, Kat, Donkey Tron, Accounta Fish oraz Brokori to nazwy przedmiotów, które możemy zebrać w grze South Park i Jak Prawdy. O jakiej grupie przedmiotów mowa? Mi się wydaje, że to są takie jedzeniowe rzeczy, które bufowały te pierdy, nie? Myślisz? No bo snackat brzmi jak KitKat, brokoli brzmi jak broku, accounta fish to jakby mi się coś z rybą, wiesz, i tak się zastanawiam, czy to nie są jakieś teme jedzeniowe, które bufowały te pierdy. Jedzenia, które bufowały pierdy, odpowiedź będzie? No jeżeli Slay się ze mną zgodzi, to... No dobra, tak. Okej, okay, nie było to. Trzeźwo kradniecie? No nie kradniemy. A mam pytanie, czy to nie były po prostu jakieś konsole albo komiksy? Nie. To były znajdźki, jak pewnie wszystkie drużyny domyśliły się, ale to były takie hop-cola Pokémony. To była parodia Pokémonów i nazywały... Jak się... Gdzie to jest? A no tak, to Chin były Pokemon. Takie Pokemon maskotki to były, takie zabawki. Tak, zaakceptowały maskotki, zabawki ewentualnie, ale podróbka Pokemonów albo Chin Pokemon to odpowiedź. Ej, to co, dobrodzie, lecimy po streaka Far Cry za 40, co nie? A, Far Cry za 40, to musi być jakieś proste pytanie. Proste pytanie. Pytanie, Far Cry 4 oraz Far Cry 5 miały alternatywne zakończenia, które polegały na czekaniu zamiast działaniu. Na co musieliśmy czekać w każdej grze, aby uzyskać te zakończenia? No to w czwórce trzeba było poczekać, jak po prostu wróci ziomek, a w piątce ten ziomek na początku jak wróci po prostu, a w piątce to było tak, że jak się wchodziło do tego kościoła, to tam był moment, żeby zainterweniować i po prostu trzeba było też przeczekać ten moment i wtedy wychodziliśmy z tego kościoła po prostu i gra się kończyła. A na co czekaliśmy w kościele? No musieliśmy zainterweniować jakby.
I czekam, po prostu nic nie musieliśmy nic nie robić. O tak, nic nie musieliśmy nic nie robić. Tam był taki moment, że trzeba było nacisnąć, jakby zainterweniować tam, nie wiem, zaatakuj czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie. Ale jeśli nic nie naciśnęliśmy, w pewnym momencie ten nasz kolega po prostu mówił: dobra, dajmy sobie spokój, i wychodziliśmy tam z tego kościoła. Dam ci to, Bloody, dam ci to, Bloody. Jest? Tak, dam ci to. W F4 czekaliśmy na Pagan Mina i jeżeli staliśmy tam 15 minut, to była kancenka, która kończyła grę. A w Far Cry 5 musieliśmy nacisnąć przycisk na klawiaturze, ale jeżeli nacisnęliśmy go przez minutę, dwie, to właśnie było w kościele, to szeryf powiedział, że nie warto i się skończyła gra. Far Cry oddaje. Far Cry oddaje. To jest wszystko Far Cry, co zrobiłeś? Byłeś, naprawdę byłeś mega blisko i widziałem, że wiesz, o co chodzi, bo powiedziałeś o kościele, więc po prostu chciałem dodatkowe informacje. No, kłamku. No, Wiedźmin za 40. Dawaj. A, jeśli chodzi o kościoły, to się znałem na tym. Wiedźmin za 40, tak? Tak. Dobra, pytanie z Wiesia za 40. Pytanie brzmi: z jakiego przeciwnika wypadał oraz co robił magiczny żołądź? Był to przedmiot, który mogliśmy zdobyć tylko raz w trakcie trwania całej gry. Slay, wypadał z tego ziomka z dzikiego gonu, jak wchodziliśmy na górę. Była walka z wiedźmami w piwnicy, albo na górze walka z tym ziomkiem, co on chciał zaciupać Ciri i ją wziąć tam do siebie. Tylko jak ten ziomek się nazywał, to jest bardzo dobre pytanie. Jak mi powiesz gdzie, to możesz nie mówić jak na imię, bo to jest wystarczająco specyficzna info. To był quest na takiej górze, gdzie oni świętowali dla tych wiedźm lasu, dla pani lasu świętowali, był dzień święta lasu i to było... Góra, na której oni to świętowali, takie u podnóża góry było święto wieśniaków. I te wiedźmy tam były i Ciri, w zależności od tego, co się wybrało, to albo Ciri szła zaciupać wiedźmy, albo Ciri szła walczyć z tym chłopem na górze. Okej, okay, i co on robił? To nie był Erden chyba chłop. A to nie był Eredin? Nie. Co robił ten żołądź? Eredin. To nie był Eredin, źle mówisz. Co nie, robił Eredin, żołądź? Żołądź, jak się go zjedliśmy, w sensie my go użyliśmy jako wiedźmin, to dostawaliśmy dodatkowego slota umiejętności. Tak, dobrze, zaakceptuję to. Jezu, Kasia! Nazywał się on Imlerit. Imlerit. Jeden z generałów Dzikiego Gonu i tak, dokładnie, w Velen przy wiedźmach, dokładnie. Przy Łysej Górze. I albo mogliśmy go zjeść, powiedziałeś za slota umiejętnościowego, za dwa punkty umiejętności, ale umiejętności zaakceptowałem. Ewentualnie mogliśmy go wieśniakom. Oddać wieśniakom. Dokładnie. I wtedy byli szczęśliwi i zasadzili sobie nowe drzewo, a tak to byli nieszczęśliwi. Kasia, to encyklopedia wiedzy wiedźminowej. No, Kasik też tu dużo wie, co nie? Dobrze. To co, dobrodzieju? Chyba 40 z BTS-y lecimy, na spokojnie. No, to chyba jedyna nadzieja. No, BTS, dawaj, dobrze. Lecimy 40. To jest trudne pytanie. Uwielbiamy takie. Opisz, jaką grą początkowo, zanim ją wydano, czyli w planach, miała być The Elder Scrolls Arena. Jaką grą początkowo miała? Ale chodzi ci o rodzaj gry, tak? Tak. No może jakieś MMO? Opisz ten gameplay tak w kilku słowach. Dobra, dobrodzieje, zostawiam to tobie, bo wiem, że... Czuję, że wiesz. Znaczy, właśnie wiem, czym jest arena. Ale czy miała być? A czym jest arena? No to był taki, wiesz, no pierwszy Elder Scrolls Arena, no to... Piasek tam po chyba hiszpańsku. Tak? O, tak. Nieźle. No to był RPG, nie? Taki sam jak tam Morrowind i Skyrim, ale... Może to miało być, jak arena sama nazwa wskazuje, jakaś bitka, co nie? Że tam ten, wali się z innymi graczami. No na pewno to jest jakiś taki otwarty świat, roleplay, ale nie wiem, miało być to, nie wiem, pierwsze MMO? Halo? No, ty mówisz, a słucham. Myślałem, że dyskutujesz z Bladim. Aha, dobra. Dobra, czyli odpowiadasz, czyli mówisz, że to jest pierwsze MMO. Tak, myślę, że no pierwsze MMO, ale no czyli miało to być takie MMO, tak? No. Nie jest to poprawna odpowiedź, a my by kradniecie? No kradniemy, no po co? Dobrze. Ale ja nie wiem, jak to jest. Jaka to gra? Spoko. Ewentualnie porównajcie do jakiejś innej. Jak ten gameplay wygląda? Dobra, Kasia, wydaje mi się, że to mogła być... bo biorąc pod uwagę... Lata... Nie no. Dobra, RPG turowy. Taki trochę jak JRPG, tylko że lepsza grafika. Znaczy, no po prostu RPG turowy, no tak, że tam po prostu jakby masz te kratki, na których stawiasz postacie i tak dalej, i po prostu... Takie Heroesy trochę. Tak, trochę coś takiego. Miała to być gra typu Swords and Sandals troszeczkę. Mieliśmy robić team gladiatorów, podróżować po świecie i walczyć na arenach właśnie, dlatego się nazywała Arena na początku. Miało się werbować gladiatorów, to miały troszeczkę taki management strategii, z tego co ja rozumiem. Okej, za cholery bym. Byliśmy blisko, dobrodzieju, no intuicja ci dobrze podpowiadała. Dobra, Kasia, South Park, no czy Ninja? Ninja chyba.
co? Ninja. Ninja, dawaj. Ninja poprosimy. Sho Kosugi to japoński aktor, który występował w wielu amerykańskich filmach z lat 80. Filmy te obracały się w dużej mierze dookoła tematyki ninja. Zrobił on motion capture, jeden z najważniejszych postaci w pewnej serii gier, rozpoczętej w 1998 roku. Podaj nazwę pierwszej gry z tej serii lub postać, o której była mowa. 98 powstała gra. W 98 też wyszła Mulan. Mulan, przygody wojowniczej księżniczki, dawaj. Pracuj nie, no. Do roboty. Nie, nie. Wroga no, no. Jeszcze. Była taka gra, kurczę, i tam miałeś taki hak i przyciągałeś się i tak dalej, ścinałeś bambusy, tylko jak ta gra się nazywała? Ale to mógł być Suzuki po prostu, bo o ile dobrze pamiętam z poprzedniej gry, jaką mieliśmy, to ta gra, o którą mi chodzi, to chyba postać była Suzuki. Ale nie jestem pewien, Kasia, strzelać? Strzelaj. Czy Suzuki wystarczy jako postać? Nazwa? Nie jest to nawet poprawna część tego, więc nie, okay, nie akceptuję. To nie jest to. Maciek jeden styl, kradniecie to? Mamy jednego styla, więc oczywiście... Dobrodzieju, na pewno wiesz. Właśnie powiem ci, że tak, średnio. Jaka mogła być gra w 98 roku, czyli później lata 90, motion capture, więc pewnie to była jakaś taka action giereczka, bo chłopa kompletnie nie kojarzę. Rok próbuje jakąś grę taką spinpointować, gdzie jacyś ninja by byli, ale... Może to nie muszą być ninja, może to jest to, że... Nie, no, on... nie, no w sumie bez sensu. Kategoria ninja, nie? Niby tak. Nie, jakie ja były gry? Nie wiem, stary, nie wiem. Rzućcie jakąś nazwę, bo nazwy chyba łatwiej zgadzać. Nazwy no, nie, gry albo postaci. Metal Gear, ale to ten na pewno nie jest dobrze. Na 100% nie jest to nic źle. Metal Gear. Dobra. O. Gra wyglądała tak i nazywała się Tenchu Stealth Assassin, a postać nazywa Rikimaru. Ach, no blisko. Tak, grałem w to dosłownie wczoraj, no tak. Blisko, cholipka. Wolku się zna w ogóle z tym Rikimaru. Wolku, kuźwa, takie teksty potrafi walić czasami. Jak mieliśmy na drugiej konkurencji wskazówkę z jakąś grą o zoo i wskazówce była data śmierci Harambe i dopiero potem mu to wytłumaczyłem, a on, a no ta, na pogrzebie byłem, nie? Teksty Wolka są genialne. Dobra, bierzemy South Park za 40. O, jaki wybór mieliście. No. Dobrze. Wymień 9 z 12 klas dostępnych w South Park, Fractured But Whole, zjednoczeni, ale zżyci i możesz podać 12. Dobra, to co, dobrodzieje? Wymieniamy, co nie? Jakiś mag, czarodziej, bard, tam, no to pewnie ci tacy podstawowi też, typu wojownik, albo była łucznik. Inna gra, gdzie oni tam byli tymi... nie wiem w sumie. A może faktycznie, bo to inna gra. Właśnie tak, coś mi się kojarzy. Jaki to był klimat? Jaki to był klimat? Mówiłem o tym na pierwszej odpowiedzi. Chyba taki steampunk, coś tam było powiedziane. No to, no, nie wiem, może coś takiego typu snajper, albo jakiś snapshotter. Nie no, ja próbuję namierzyć w głowie, czy które to było, ale nie wydaje mi się, że to było to magiczne, no bo mieliśmy pytanie nie, z tego magicznego. Nie, no to jest chyba te steampunkowe, to jest chyba. Takie... No jakiś snajper, nie, czekaj, jakie? Jakie były tam w cyberpunku, bardziej jakiś tam... Haker, o, haker, o, nie, haker. No dobra, haker cyborg, może być. Cyborg. To jest bardziej Steam, chyba nie cyberpunk, tylko mentalista, jakiś kurde doktor Xavier. Ej, ale właśnie, bo to chyba bardziej tam był chyba steampunk, a nie cyberpunk. Dajcie jeszcze dwie chłopaki. No to, a nie to samo, będzie... To, ale te pierwsze bez sensu, bo to jeśli to nie jest fantazy... Łotrzyk zabójca. Dobrze, macie jedną poprawę. Assassin. A, dobrze, poszło nam. Ewentualnie tak się wahałem, bo zabójca zaakceptowałbym jako assassin, bo jeszcze był asasyn, psychik. Więc w sumie mentalista nawet może mieli trzy trzeźwo. Gadgeteer, elementalist, blaster, brutalist, speedster, plantmancer, martial artist, netherborn, final girl. Byliśmy blisko, dobrodzieju. Ale to czekaj, to nie była ta część, co oni superbohaterami byli? Tak, to była ta część superbohaterami, ale one miały inne nazwy. No, dobra. Prawa autorskie, a Blasiemu się pochiczkało, bo ja tłumaczyłem, jak działa setting z tym steampunkiem. Okej. Kumam, to mi się dobrze. Pojebało totalnie. Na koniec pierwszej konkurencji trzeźwo jest na prowadzeniu 15 punktami, 195 do 180 i mają 5 kluczy, ale ameby mają 14 kluczy. Zobaczymy się na drugiej konkurencji za chwilę. Druga konkurencja, czyli co to za gra, 180 do 195, 14 oraz 5, jeżeli chodzi o klucze. Zaczynamy, nie zwlekamy. Pierwsza gierka, wlatuje pierwsza wskazówka. Wlatuje druga wskazóweczka. Oraz trzecia wskazóweczka. I czwarta, myślę, że jak nie znacie gry do czwarta, wam jedynie pomoże.
Jak na samplu brzmisz, no, Kasia. No to kto pierwszy się zgłasza? Powiem wam tak, jeżeli chodzi nie, o striki no, w obecnej proszę, chwili, proszę. To nie macie, więc nic nie stracicie. Kasia? Golden, ale po angielsku zaginiona arka. Golden Ark? Nie tak. Jest to Golden Ark, dobrze. Dobra, ja tak. Dobro. Golden Sun, The Lost Age Ark. Golden Sun wystarczy po prostu, tak. Tutaj Praise the Sun z Dark Golden Souls. Sun? The Golden Sun, The Lost Age. O co chodzi? Ten mem dół wam uciąłem, ale to było napisane Looking for Copper, Found Gold, więc trzeba było wiedzieć o tym goldzie z tego mema. Słońce zostało dodane w górnym lewym rogu, żeby było to dodatkowo Golden Sun, który widzieliśmy w Praise the Sun z Dark Soulsów. No i chodzi o złotego idola, tutaj akurat z Indiana Jonesa wzięta figurka. Wladuje troszeczkę zmieniony plakat filmu. Slay Prox? Need for Speed Hot Pursuit. Dokładnie. Cię kręcę. Need for Speed Hot Pursuit. Drugą wskazówką byłoby Pursuit. Trzecią wskazówką byłoby Speed. A czwartą... Cię kręcę. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, byłoby to. Dobra, Slay. Ile to jest, kurwa? 75,3. Ty absolutny behemocie. Cię kręcę. Nice. No to dobrodzieju. Będziemy mieli też ciężką drogę. Kurde, no ładnie to zgadnął, ładnie. No. Dobrze. Może Bloody zgadnie po pierwszej wskazówce na następnej gierce? No dobra. Skoro Lotuje tak uważasz. Pierwsza wskazówka do tej gierki. No, nie powiedziałbym. Jak nikt nie zna... To jest z gierki, jak A nikt mi się tego coś nie zna. Kojarzy. O, jak się Kasi kojarzy. A to nie było anime przypadkiem? No, wygląda jak z anime. Wlatuje druga wskazówka. Dobrze. Wlatuje trzecia wskazówka, to nie jest Tibia. Ja miałem pytać, czy to są rzeki zaznaczone? Rzeki na morzu. Slay Prox? Dead in Vinland. Tak jest, Dead in Vinland. A czwartą wskazówką byłby screenshotik z gierki. Slay Prox, farmujesz punkty. Farmy. Na pierwszym obrazku mamy Thorfinna, protagonisty z anime Vinland Saga. Jest w czarno-białym, tak jak czasami są te, jak się mówi... Na grobku są czarno-białe zdjęcia, albo w gazecie na przykład, dlatego jest na czarno-biało. A no trasy wypraw wikingów i macie Vinland, bo odkryli Amerykę przed Krzysztofem Kolumbem. Nie wiem, czy widzowie jakby kojarzą fakt, że to tak jakby ty, Graf, zaprosiłeś mnie do programu i powiedziałeś, weź sobie jakiegoś partnera, nie? No ja znałem Kasię, ale nie znałem Slaya i chciałem zaprosić Kasię i w sumie powiedziałem Kasię, a kogo sobie chcesz do ekipy, to sobie weź. I wzięła Slay Proxa, który jest koksem. A ja nie robię nic. Nieprawda, nie mów tak, Kasik, tak naprawdę ty kerujesz tą drużynę. No, proste. Dobrze, ale powiem ci, Graf, że ciebie poznałem na tym turnieju szachowym, co kiedyś był. Pamiętam, jak w finale grałeś, tak sobie strzeliłem. Byłeś w innym brakecie? W innym brakecie byłem. A, widzisz, to ja nie patrzyłem na inne brakety, bo ja, byłem... Ja sobie nie mogłem finał oglądałem. Spać przez kalkulowanie tego. No, finał był mocny. Kurna, 2-0 miałem, a potem na 3-2 przedupiłem, ale naprawdę rybsą kozak absolutnie. No, dobrze grał. Dobrze, czwarta gierka, pierwszy screenshot. Dam wam po angielsku, jak są daktyle. Po angielsku to jest date. Mhm. Druga Myślę, wskazówka wlatuje. Dalej, tak. Proszę bardzo. Wlatuje trzecia wskazówka. I tylko Kasia chyba ma coś wspólnego z takim akurat screenshotem. No i czwarta wskazówka wlatuje. Slay Prox? Pigeon Dating Simulator. Nie jest to nazwa tej gry. Bloody Dobrodziej, co zgadujecie? Dawaj Dobrodziej, próbuj zgadnąć. Nie mam pojęcia. Połącz Dawaj słowa. Pasujecie? Pas. Poczekaj, Bloody. Spróbujmy. Pidgeot, co to może być? Może Pidgeot Simulator. Nie mam pojęcia. Trzeba znać tą grę, żeby znać jej nazwę. Nie daliśmy żadnej wskazówki na pierwszą nazwę. Tak, to jest symulator randkowania z wróblami. Gra się nazywa Hatoful Boyfriend. Okay. Dlatego boyfriend był na tym telefonie. Oj. Ta gra to jest doświadczenie po prostu. Prosiłbym jakieś gry, które słyszałem w życiu, to by było dobrze. Jasne. Wlatuje piąta gierka, wlatuje pierwszy screenshot. Cute. To zdjęcie chyba było zrobione w Rosji, nie, że to jest jakkolwiek istotne, ale... wlatuje druga wskazówka.
wlatuje. Trzecia wskazówka to nie jest nic z Call of Duty. Oraz czwarta wskazówka. Ja wiem, czym jest ta gra. To jest Battle Royale, w którym po prostu zwierzaki wbiły się ze sobą. Ale jak się ta gra nazywała? Jakieś kropeczki ktoś trzeba. Animals Battle Royale. Nie, Bloody, nie zaakceptuję tego. Ach, cholipka, tak blisko. Animal Warzone. Super Animal Royale. Bloody wymienił złe słowo, niestety. I nie zaakceptuję ci tego. Warzone tylko było wskazówką na Battle Royale. Na drugim zdjęciu to jest obsada oryginalnego japońskiego filmu Battle Royale. Widać taka japońska szkoła, troszeczkę to film był japoński, a na pierszym, no, Kitku w kostiumie Supermana. Olipka, tak, byłem blisko! Od tej pory będą również rundy muzyczne w pytaniach. Wcześniej nie mieliśmy. Wlatuje pierwsza wskazówka do szóstej gierki. Przyjrzyjcie się, bo jest schowana wskazówka na tym zdjęciu gdzieś, więc dam wam więcej czasu. Mhm. Tylko trzeba się przyjrzeć. Ja pierdolę, jakbyśmy mieli zanalizować bitwę pod Grunwaldem. Czekaj, powiększyłem to sobie. Może zauważycie, może nie. Slay, ja widzę, gdzie jest wskazówka. Ja też widzę. Widzisz? Tak. Dobra. Wlatuje drugie zdjęcie. Następna wskazówka będzie plikiem muzycznym, absolutnym jammerem. Proszę bardzo. Jak nikt jeszcze nie wyczaił. No fajnie, przesłuchałam, bardzo no, mi się fajnie, fajnie ten utwór. Screenshot z gierki leci. Trzymajcie. Dobra. Slay? To teraz robię Epic Gamer Move. Mam nadzieję, że Epic Gamer Move, bo widzę tutaj datę. I teraz czekaj, MCMXL2. Czekaj, i to było 1900 chyba? Battlefield 1982? Nie, czekaj, Jezu, jestem tępy. Błędna odpowiedź. Muszę wziąć pierwszą, przepraszam. Dobrodziej. Battlefield 1942. 42. Kurwa. Och, doskonale, jak dobrodzieju. Jestem tępy! Nie, no ja wracam do podstawówki, no. powiem, że ta akcja ze względu na XL była gruba. Ej! Żart zrobiłem o otyłości. Bądźcie ze mną. No nie. Dzięki Slay w ogóle za zauważenie tej podpowiedzi. Nie ma problemu. A wy nie widzieliście tego? Ja widziałem, ale stwierdziłem, że nie. Totalnie ja mi mówię, to nic nie da. Ten ostatni screenshot wygląda jak Battlefield, ale no kurde, który to był? Na początku to jest Battlefield, druga to okładka z gierki, trzecia to soundtrack. Ale czemu ja powiedziałem 1982, no jak? Ponieważ no? Byłeś pod presją i na tym polega ten teleturniej. Siódma gierka, pierwsza wskazówka. Druga wskazówka. Rok wydania 2008. Myślę, że Jowisz ma więcej lat. Jowisz will have Battle Royale. Dobrze, jak nikt nic nie naciska, no to trzecia wskazówka, proszę. Ludzi do wora, a wór do jeziora. Wiesz co, Graf, spodziewałam się po tobie czegoś więcej. A ja się spodziewam, Kasia, że znasz tą grę po czwartej wskazówce na pewno. Wow, ja? Slay? Little Big Planet 3. Tak, nawet jest napisane na końcu. Kolibka, właśnie ja mnie zgubiałem przez chwilę. A ja powiększyłam zdjęcie i analizowałam, bo stwierdziłam, że to, tu jest jakaś podpowiedź, no, ja a też... nie, że to jest tak wprost. Tak, ja też myślałem, że to nie jest napisane. Sniki troszeczkę. Ja cię kręcę, znowu mogliśmy to odpowiedzieć. Na początku macie Little Planet oraz Big Planet. W grze gramy z Sackboyem, dlatego jest wór oraz tak. Chłopiec. No, Slay dał radę dopiero pod koniec. To było akurat trudniejsza gierka, dlatego dałem wam tą nazwę na końcu. Być może nie znam się na zapisie dat, ale przynajmniej czytać umiem. Ale przynajmniej dobra. W arabskich potrafię przeczytać. O, lipka, tak, dobry tak. Jest. Umiem proszę czytać, cały czat o jedną arabską piątkę. To jest stary żal z Ultraligi. Dobrze, wlatuje pierwsza wskazówka do ósmej gierki. Gotowi? Dawaj. Tak. Trzymajcie. Nowa wbija za 3, 2, 1. Następna wskazówka będzie plikiem dźwiękowym, więc sobie odpalcie. O, zagadka muzyczna. Leci.
fajne. Jammer absolutny. No i czwarta wskazówka, proszę bardzo. Slape Rocks? Hotline Miami. Dokładnie, Hotline Miami. Dobrodzieju, coś tam słabo dzisiaj widzę. No, ale tą grę przynajmniej znałem, nie? Na razie tylko dwie gierki kojarzyłem z tytułu. Na mapie Florydy oczywiście Miami. Linia z ognia, ogień jest gorący, Hotline. Nie dałbym wam telefonu, to by było zbyt proste. No i muzyczka zajebista i screenshotik z gierki. Nie tłumaczę absolutnie pierwszej wskazówki do dziewiątej gierki, ale wierzę w was. Tomasz, jesteś człowiekiem wielkiej wiary w takim razie. Trzeba pomyśleć. A, mam jeszcze kilka sekund. I teraz wbija druga wskazówka. Chodzi o serię gier, jakby co? Ja się zastanawiam, czy to korek, czy czapka, tymi tytułami. Czy chodzi o serię gier? Czy to Bloody? Jest jakieś po prostu Mario? Nie jest to Mario Bloody. Nie? Seria Mario? Nie? Nie, cholipka. Nie. Kasia, wierzę, że akurat wiesz, co to jest. Ojej. Okej, okay, jak nikt nie zgaduje po tym, no to wlatuje czwarta wskazówka. Ach, chyba. Slay Prox? No, kozacy. Kozacy, tak. Znaczy nie, ja tak, ona powiedziała kozaki, ja tak myślę, nie no kurczę, no nie, ale jednak. To jest ta czapa, no jednak, co oni jednak nosili. A ja właśnie nie kojarzyłem, co to te trzecie, ja myślałem, że to jest, ja myślałem przez chwilę, że to jest ten tunel w Mario, dlatego tak pomyślałem, a i tu są grzyby, dobra, strzelimy. Taki dźwięk. Mi się samoros skojarzył, nie wiem czemu. Na pierwszym zdjęciu, co łączy buty i grzyby, są buty kozaki i grzyby kozaki. A jakiś mushroom, albo showroom, albo mushroom. Ja tak szukałem w tym kierunku, jakieś... No widzicie, kozaki oczywiście, no, niestety. Potem czapka kozacka, no i screenshot kozacy, to są chyba europejskie boje na zdjęciu. Dziesiąta gierka, ostatnia, wlatuje. Ostatnia. Pierwsza wskazówka. Dobrodziej, skup się. Ta dobrodziej, skup się, a teraz szybko slay kropka już zgadnięte i nara. Wlatuje... Druga wskazówka. Oj. Myślę, że po trzeciej wskazówce już można zgadywać szczerze. Slay Prox? Super Hero DJ. Nie jest to poprawna odpowiedź. Bloody, dobrodziej bierzecie, czy nie? Dobrodziej, ja nie wiem. To ja chyba, że dobrodziej wie. A nie ma czwartej tej wskazówki? Chcecie czwartą, czy na trzeciej? No ja bym sobie zobaczył, nie? Bo tak... Trzymaj. No. No to jeszcze taka maszyna do DJ-owania. Nie wiem. Dobrodziej. Disco DJ Hero? DJ Hero po prostu zaakceptuję. Na pierwszej macie, no disco wymaga DJ-a zwykle, Holding Out for a Hero. Na drugim, dlaczego to jest Flash? Ponieważ jeden z takich pierwszych DJ-ów, jak cały ten ruch hip-hopowy zaczął dziać się w Nowym Jorku, się nazywał Grandmaster Flash. Oraz kontroler do DJ Hero i screenshot. Wszystko oczywiście się może zmienić na trzeciej konkurencji, gdzie wszystko zawsze się zmienia. Więc trzymajcie się, widzimy się za chwilę. Dostałam magiczną potkę na trzecią kategorię. Mam kawę z kermelem. No to teraz nie mamy już to, teraz to już w ogóle nie mamy szans. Myślę, że widzowie mają coś dobrego do picia. Trzecia konkurencja, czyli karty. Karty mają awers oraz... Rewers. Zaczynamy chyba, przedstawię wam, jakie są kategorie w tym odcinku, co? A coś czuję, że nam podpasują, dobrodzieju. Desperados. O, jak ty piwo. Chodzi o piwo. Myślę, że wszyscy są fanami. Genshin Impact. O, grałam wczoraj, przedwczoraj. Grałaś? No, miałam współpracę akurat. TMNT. Nikt tego nie powie ci potem. Serious Sam. Notch. Split Screen, nawet podzieliłem słowo na dwa, żeby było ciekawie. No nieźle. Cyanide and Happiness. Faker, ma własną kartę. Faker? Uuu. Nie mam pojęcia, co to za gra jest. Faker Playmaker. Angry Birds. Rzym. Uuu, Rzym. Terminator. Disciples, piłka nożna oraz Ratchet & Clank 2016 roku. No to co, Emeby, jaką byście chcieli kartkę, kartę? Kasia. Trudne pytanie, z Genshin Impact jest? Bo ja Grafa się pytasz, czy mnie? Grafa. Jest to pytanie, tyle ci mogę powiedzieć. No właśnie, muszę ci powiedzieć, czy jest trudne. Jest to pytanie? Bo kwestia tego, że grałam w to raz, 4 godziny i mam 10 poziom, więc się zastanawiam, czy jestem już ekspertem w tej dziedzinie, czy raczej jednak...
A może weźmiemy FIFA, znaczy piłkę nożną. Dobrze, weźmiemy piłkę nożną. To takie jedno to jest dla ciebie? Dobrodzieją, w czym się czujesz najlepszy, najlepiej? No, powiem tak, no na pewno szczęście od Bogu w RNG się skończyło w tym odcinku, to jest pewne. A w czym się czujesz najlepiej, dobrodzieju? No tak się mówi, split screen Disciples pomiędzy tymi dwoma, na razie, więcej nie będę zdradzał. No dobra, to weźmy, to split screena weźmy, no. Genshina, skoro grałaś? Ja mam bardziej Angry Birds wziął. No dobra, to Angry Birds. Dobra, weźmy tego serio sama, dobrodziejo, bo coś czuję, dobra, że dobrze będzie. Genshin teraz, Kasia? Tak, Genshin. Genshin? Do tego Displaysa, no niech będzie. Disciples dla was? Faker? Faker? No. Faker? Terminator, niech będzie. Rzym weźmy. Jeszcze dzisiaj muszę wrócić. To co, dobrodzieju? Desperado zbierzemy. Kasia, see you night in happiness. A to nie jest ta seria tych kreskówek takich? Tak, ale z tego też wyszła gra jedna. A tobie było wytłumaczone, co to jest te MNMT? Znaczy, ja wiem, co to jest, ale wiedzy nie mam jakiejś szerokiej. No dobra, to masz Notch TMTN czy Ratchet Clan? No chyba tylko te TMNT, bo pozostałe to nawet nie kojarzę. Którąkolwiek z gier kojarzysz? No średnio, ale nie będzie Ratchet & Clank, no. Bardziej. To Ratchet & Clank. I Notch dla tutaj chłopaków. Drużyna, która ma więcej punktów, otwiera pierwszą skrzynkę. Skrzynek mam 15, więc mówcie skrzynka czy koniec. I jak powiecie koniec, już nie możecie więcej otwierać. Ej, może zrobimy tak, że po prostu już z bomby mówimy, ile otworzymy i po prostu jakoś tak, ok, czy tak ok, nie ok, można. Dobra, dobra, dobra. W sensie to jest, żebyście wy nie wykupili 15, żeby trzeźwo nie zostało żadnych. Wiecie, o co chodzi. No tak, tak, tak. No to nie wiem, Kasia, ile chcemy? Z 8? Nie, no otworzymy tak 7, myślę, na spokojnie. A może 8? Mamy no, 18. 8, do 10 zbijamy. No. Żeby mieć przewagę, bo jeżeli kluczy jest 15. Wszystkie, no bo nie mamy za dużo okay, kluczy, no to... Macie słop razy 2, bariera razy 2, plus 30 razy 2 i minus 30 razy 2. Trzeźwo nie będzie miało dwie bariery z poprzedniego odcinka, więc teraz mają 3, bo jedną otworzyli. Oraz zostali plus 30 i minus 30 i 2 rerolle. Ja bym tego, Notcha chyba najmniej, to no, chyba 20, no Notch chyba tam średnio pamiętam, że był. Co tam jeszcze słabo ogarniamy? MNT dosyć pewnie słabo. No, to też dajmy te 20. No co tam, ten... Desperados też, no nie wiem, ty grałeś no, to Desperadosy? Znaczy wiem, co to jest, ale nie grałem za bardzo, ale 40. To jest gra? Tak. No niech będzie 40, bo to chyba 20, 20, 40. Myślałem, że chodzi o piwo. Co na stówę no, dajecie? Na stówę? Co dajemy za stówę? Na stówę? No nie wiem, albo ten split screen, albo Serious Sama, jeśli czujesz się tak pewnie, pewnie, aczkolwiek no ja ci pewnie nie pomogę w Serious Samie, nie? Bo ja no grałem, zależy jakie będzie pytanie. Kafejek internetowych, to było jakieś 400 lat temu. Wiesz co, ja się boję, bo teraz wyszedł ten nowy Serious Sam, ja się boję, że ten nowy będzie gadka. Dobra, to ten speed screen niech będzie na setkę. To zaufam tobie, standardowo dobrodzieju. Dzięki, dzięki. Jeszcze jedną czterdziestkę no. I szóstki, sześćdziesiątki się same zapełnią. Czterdziestkę to może dajmy na... Terminatora się słabo, sobie się czuć Terminator. No to tak, dwudziestka na pewno ten Ratchet & Clank. I tak. Cyni DDT Happiness też 20. Uh-huh. Piłka nożna na 100. Uh-huh. Myślę, że... Fakera dajmy na... Genshin Impact na 60 i Angry Birds na 60. A dajmy Fakera na 60. Zamiast czego? Zamiast Angry Birds. A zamiast Angry Birds. Kto by powiedział, że Faker idzie na komendę? No ja mam nadzieję, że chodzi o gracza. Naprawdę mam nadzieję. A to może być coś innego? No, może być gra, która się nazywa Faker. Albo może być jakaś klasa Faker w jakiejś grze na coś takiego. Ja jestem trollowana przez ten turniej. Dobrze. Przecież ja przed chwilą myślałam, że to jest Prados, to też chodzi o piwo. W sensie głodny much trochę chleb na myśli, nie Kasia? Musiałeś. Dobrze, kastują, najpierw kastuje, trzeźwo nie będzie. No to co, może damy minus 30 na tą piłkę nożną, bo się czują tak pewnie w tym. Myślałem, no, też o tym no, myślałem. No to tak zróbmy. Dobra, minus 30 na piłkę nożną. To co, damy sobie plus 30 na piłkę nożną? Może, a bo jak damy barierę, to nasze spele też nie działają na tą kartę, tak? Nie. Dobra, to dajmy plus 30 na piłkę w takim razie. Dobra, dobrodzieju, to co zrobimy? Barierę na coś kładziemy? Czy re-role najpierw? Nie, no chyba bym zabezpieczył to, co chcemy najpierw, wiesz? To zdajmy może z barierę na tego split screena, skoro czujesz się w tym pewnie. No tak, wiesz, to zależy od gry. Tych gier jest trochę sporo, nie? Ze split screenem. No ale dobra, no to zróbmy tak, niech będzie. Kasia, to może plus jeszcze 30 na tego... A bo teraz my, tak? Tak jest. To możemy plus 30 jeszcze na tego Fakera? Możemy plus 30 na Fakera, o ile to będzie Faker gracz. Tak, jak nie, dobrze. No to, no cóż Kasia, no to wtedy no co, no pozostaje piwo wypić, no.
Faker za 90. Dobrodzieju może plus 30 na Sirius sama? Okej, okay. Ufam ci. Ja sobie nie ufam. Ale dobra, dawaj. Sirius sam za 90. Niech będzie. Slay, generalnie nie używałabym barier w naszym przypadku. Wiesz tylko czemu? Dwa zaklęcia przechodzą jakby, co? Dobra. No właśnie, dwie bariery bym zostawiła. Dobra. Użyłabym teraz... Ja ci ufam. Słapa bym użyła na Rocket and Clank. Dobra, no. Jeden, za nocza zamieniliście. O kurczę. Ale zajebiście. Och, potężna zamiana. O Jezusku. Zaklęcia zostaje rzucone. Ale kto powiedział, że nie można dwa razy dobra, na to samo? Dobra, to my rzucamy barierę na Sirius sama. Ej Kasia, dawaj słapa na nocza. Słopik na nocza. Oddajemy, oddajemy. Dostaje się z powrotem Ratcheta & Clanka. Jeden do pięciu, Kasia ma rację. Jak będzie znowu dwójka, to ryknę. Desperados. Jej! No niech będzie. Piwerko dla Kasi. Robimy tego, reel rola. Do to nam zostało, nie? Tak, tylko na co chcemy, co chcemy zrirolować teraz? Na pewno tego nocza ja bym rolnął. Nocza czy Ratchet Clanka? No mamy dwa, to ja bym i to i to. Dobra, to nocza rolujemy. Pytanie 51 chyba jest gotowe. Guardians of the Galaxy. Albo macie 15, czyli zamki. Albo macie 6, czyli One Piece. No co ty gadasz, że One Piece? Dobra, One Piece na pewno nie, bo to no tragedia. Bladi, jak się czujesz? Kurde, może w zamki, może w zamki to będą... To byśmy dali radę z tymi galerami. No, a ja może w zamki to będzie pytanie z Heroesów, typu jaki zamek miała tam jakaś ten... frakcja. Bo no. Z tego Galaxy to ja totalnie nie grałem, więc a, to nie wiem, czy to no na jakieś świeża, to jest chyba świeża gra, ten Galaxy ten. No i też film, no. Nie? Ale no mówię, to Kupson by wiedział od razu. Kupson by zamki, wiedział. Dawaj zamki, trudno. Dobra. To zamki lecimy. Zamki będziecie mieli za 40 punktów. Kasia, żeby było bezpiecznie, to może atakujemy ich duże punkty, czyli po prostu 60 i 40 i po prostu im ściągamy, co? Tak, na coś tam dajemy. Na Disciples minus 30. Minus 30. Disciples Holipka. Minus 30. Taktyczna gra, moi drodzy. Taktyczna dobra, gra. Dobrodzieju, chcemy na coś jeszcze barierę położyć, czy... A nie mamy już, czy mamy? Mamy chyba jedną mamy, barierę. Mamy jeszcze jedną. Kładziemy na coś barierę, czy żeby oni nam jeszcze czegoś nie zjechali? No co, no oni zamki nam bombną, albo Terminatora. Macie barierę i reel. Także nie no ma wiem, znaczenia, wiem. Na co my położymy, to i tak nam bombną to drugie, bo to jest taka sama liczba, nie? No w sumie racja. Dobra, to trudno. To reelujemy tego Ratcheta i Clanka? No, no. Dobra. To chyba się pokazało dwa razy na którymś odcinku, nie pamiętam komu, Alan Wake. Alan ktoś Wake. Dostał dwa rerolle i dostał dwa razy Alana Wake'a, z tego co pamiętam. 25, czyli Dragon Ball Xenoverse. Jezus! Oraz Planescape Torment. Boże, to jest gra mojego dzieciństwa, tylko że jestem stary jak, kurwa, z Kamieliny. No to jeśli, dobrodzieju, jesteś, czujesz się dobry w grze swojego dzieciństwa, to możemy wziąć. Ale stary, ja nic nie pamiętam z tej gierki, znaczy tak wiesz, no. No bo ja Alana Wake'a to tylko kojarzę tak, wiesz, że tam był gościu, co sobie biegał z latarką, co nie, i tam świecił nią, ale poza tym to nie za bardzo. Więc jeśli czujesz się lepiej w tym Planescape'ie... Chyba, powiem ci tak, że ja byłem młodszy, jak grałem w Planescape'a, niż jak oglądałem na RTL 7 Dragon Balla, więc to ci powinno dać dużo do myślenia, jak dawno temu obie te rzeczy... To co proponujesz, dobrodzieju? Nie wiem, tego może by tego Planescape'a, ale Dragon Ball też... Ty oglądałeś Dragon Balla? Nie, nie totalnie. Aha, no to będzie wszystko na mnie, to trochę tam, to chyba z dwóch... Planescape, niech będzie Planescape. Planescape to też będzie dla ciebie, bo ja też totalnie nie kojarzę, więc to też będzie dla ciebie. W sensie z dwóch to wydaje mi się, no dobra, bo ja nie grałem w Xenoverse, oglądam tylko bajkę, a to może być, wiesz, jakiś tam... No z twojego złego lepiej Planescape Torment, proszę bardzo. Ale wam zazdroszczę, w Xenoverse mam w obu częściach ponad 200 godzin. Kurde. Dajmy minus 30 na zamki. Dobrze, Kasia strateg. Barier rzucacie trzeźwo, czy nie? Nie ma sensu chyba już. Oni nic nie mają, nie? No właśnie. Nie ma sensu, dobrze. Tam ci mają. Trzeźwo mają streak. Chcecie najpierw TMNT tak. Czy Planescape Torment? TMNT. Dobrze. No. Jeśli ktoś nie wie, co to jest TMNT, to Teenage Mutant Ninja Turtles. I pytanie brzmi. W których z następujących serii gier pojawiły się wojownicze żółwie ninja? Oczywiście teleturniej o grach. Może to być żadna, mogą to być wszystkie, albo wszystko pomiędzy. I gry to Brawlhalla, Tony Hawk's Pro Skater, Smite, Injustice 2.
Tony Hawk'u, żółwie ninja? To brzmi jak jakiś taki easter egg, typu wiesz, wpadasz do kanałów, a tam żółwie ninja, więc szczerze mówiąc nie zdziwiłbym się, jakby tam były. W Brawlhalli chyba były, bo kojarzą mi, ja nie grałem, ale kojarzą mi się te fanarty, screenshoty po prostu, to na pewno. No po Smite i Injustice 2 nie mam pojęcia, co nie? To jest już takie na strzelaj. Nie mam pojęcia. W Smite mogły być, bo tam też takie klimaty takiego... No to jak uważasz, że mogły być, to może zaznaczyć, że mogłyby być. No. A w Injustice 2 myślisz? Ja nie grałem totalnie, więc to będzie czysty strzał. Nie wiem, czyli lecimy dwa Brawlhalla, na Smite. Ten, czy... To może Injustice 2 nie i wtedy... A w Tony Hawk'u, co myślisz o tym Tony Hawk'u? To się nie, totalnie... Wydaje mi się, że w Tony Hawk'u by były trzy na tym. Że nie było. Proszę, dużo przeciwną o nieodzywanie się, kiedy myślimy. Dziękuję bardzo. Nagli was czasem, wiem, Kasia, akurat nagli was. Dobra, no to tam... Injustice, daj też Injustice. Tony Hawk'a nie było. Tony Hawk'a nie było, tak? Żeby nie występowały. W Tony Hawk'u były, w wszystkiej, każdej grze były. Kurde, widzisz? Najgorzej. Jednak, widzisz, mówiłem, że to jak pewnie jakiś easter egg był. Ajajaj. Były grywalne postacie. Okej, okay. Desperados. Pytanie brzmi, pomszczenie czyjej śmierci jest jednym z głównych celów Coopera w Desperados 2 Cooper's Revenge. Tyle turnieju. Okej, okay, Kasia, wydaje mi się, że to był jego brat. Ty strzelasz, wiesz? Nie wiem, grałem godzinę w tę grę, ale strzelam, tak. Nie, to też nie wiem, braciak, Kasia, tak? Znaczy no Kasia, no bo mi się wydaje, że to jest taki chyba, nie wiem, wydaje mi się tylko, że to jest jakby taki typowy motyw, wiesz, zabijają ci brata na Dzikim Zachodzie, bo to jest motyw Dzikiego Zachodu, tam są kowboje, wiesz, jesteś tacy, no wiesz, w kapeluszu i tak dalej. No to się z Dzikim Zachodem. Ta, i wiesz, i mi się wydaje, że i to było takie, no nie wiem, wydaje mi się, że brata. Nie pamiętam, jak brzmiało pytanie, ale odpowiedź to brata. Keiko na Simulator, zaakceptuj jedno z powyższych trzech. Szeryf federalny, Ross Cooper, brat Coopera. Dokładnie. Brat. Nice! Dobra robota. Kurczę. Punktów. Ja cię kręcę. Dobra, dobrodzieje, to teraz robimy combo. Wszystko po kolei odpowiadamy. Skończyło się śmieszkowanie. Epic mecha moment. No. Lecimy po kolei. Planescape Torment. Pytanie brzmi, wymień przynajmniej dwóch towarzyszy dostępnych w grze Planescape Torment. Ciężkie się wylosowało. Imienia. Czy oni mieli w ogóle jakieś imienia? A nie, mieli, oczywiście, że mieli. Jedna była taka woweczka i ona chyba miała na imię Anna i był jeszcze ten krytoszczur. Come on, myśl. Masz jeszcze raz 8 lat i grasz se w Planescape'a. Valor? Anna i Valor? Valor, ostateczna odpowiedź, i Anna, tak? No, powiedzmy. Zaakceptuję, Anna i Valor. Wow! Jak się cofnął w czasie! Chłop się cofnął w czasie mocno. Cofnął się do swojej prehistorii. Po kolei. Anna, Dakkon, Fall from Grace, Ignus, Morte, Nordom i Valor. Dobrodzieju, jednak masz tutaj, posiadasz jakąś wiedzę. Bardzo dobrze. Dobrze, Cyanide and Happiness dla Ameb. Pytanko brzmi, do jakiego gatunku gier należy Cyanide and Happiness Freakpocalypse? Możecie otrzymać podpowiedź w postaci screenshota, ale pytanie będzie warte połowę punktów. Zajebiście, mamy i tak za 20. Ale to chcemy? A wiesz, do jakiej kategorii będzie to należeć? Wydaje mi się, że point and click, ale mogę się mylić. Mi się to kojarzy bardziej, to nazwa z jakimś survival, coś tam. No dobra, to możemy, poprosimy o Więc poprosimy podpowiedź. O screenshota. A jedna, ale nie, no zobacz, no to point and click. No to nasza odpowiedź to point and click. Chłop ma waifu pilot. Tak, point and click adventure. Point and click przygodówka, dokładnie. Nice. Dobra, trzeźwo. Terminator. Dawaj tego Terminatora. Pytanko brzmi, jeden z polskich deweloperów, Teoin, pracował nad pewną grą opartą na uniwersum Terminatora. Czy akcja owej gry odbywa się przed J-Day, w jego trakcie, czy może po? Dobra, dobrodzieje, mam 33%, że trafimy. To jest całkiem dużo. Skup swoje umysły. Sam zastanów się, co jest bardziej prawdopodobne. Tak, przepraszam, literówka się wkrada. Teon, a nie Teoin. Ten deweloper, tak? Tak. A, no to teraz to wiadomo, dobra. Dobra. No to dobrze, że skorygowałeś, bo ja tu błądziłem kompletnie. No.
palec się omsknął. Albo w trakcie, albo po. Tak mi w trakcie się wydaje, to ale... chyba po już jak bardziej, bo w trakcie to tak... Na czym pojawi... po? W trakcie? No nie wiem, w trakcie by robili, myślisz? No bo kurde, przed to było zanim... No zanim tam, wiesz, maszyny zaczęły, nie, nadupcać. No tak. Dawaj, dobrodzieju, ja ci ufam. W trakcie, niech będzie, w trakcie. J-Day, czyli Judgment Day. Akcja gry się odbywa 30 lat po Judgment Day. Fuck! Widzisz, dobrodzieju? Tak czułem, że trochę po. Bladiego nie można nie lubić po prostu. Angry Birds, to jest... Kasi, co mówiłaś wcześniej o Angry Birdsach? Że znam 5 rodzajów ptaszków i 3 rodzaje świnek. No to Kasia, gotowa? To będzie ptaszka? Podaj brakujące nazwy świń, a także opisz świnie, których brakuje. Mówię, 3 rodzaje świnek znam, a nie aż tyle. Czekaj, a dasz na te Minion Pig... A co, mam ci zrobić, dać zdjęcie tej świni, czy nie? Nie, opisz, co mają na sobie. Minion Pig nie ma nic na sobie. To jest taka najbardziej zwykła świnka. Okej, Minion Pig jest najzwyklejsza? Tak. Piękna. Piękna świnka. Corpolar Pig. Ale to jest z jakiejś części konkretnej? Nie mówię. Ej, dobra, ale zobacz, jak tak patrzysz, to jakich ci brakuje, to spróbujemy dopasować, tylko powiedz, jak wyglądały. Jedna miała kask na sobie, w sensie była taka wojskowa, w sensie, no nie? Niektóre, ta z koroną, bo w tej podstawowej części masz taką, zwykłą świnkę z kaskiem na łbie i z koroną. I korona to jest taka, co kończyła takie duże stage'e. Przypominam, że tutaj trzeba podpisać tą świnkę i tą. Co dużo świnek! Podwójny czas dostajecie i tak. Dobra, no ale to Kasia, to powiedz jeszcze, kask miała jedna, tak? Taki jakby garnek na łbie, taki hełm, o. Wojskowy taki. To będzie Foreman czy Corporal? Corporal. Myślisz? Dobra. Tak mi się wydaje. Ja cię ufam, dobra. A jakaś inna jeszcze, jak wyglądała, coś kojarzysz? Ta z czapką i z wąsem to będzie Chef Pig. Ona będzie jako szef, bo to chyba szef kuchni z jakiegoś stage'a, może kulinarnego tam było, nie wiem. Dobra. Dużą nazwijcie? Duża, King Pig. Dobra, i Foreman Pig jak wyglądał? Wiesz co to znaczy Foreman? Nie pamiętam za bardzo. Dobra, to niech Foreman Pig ma kobiecą perukę, w sensie kobiece włosy. A Foreman to nie jest jakiś radny czy coś takiego? Nie pamiętam już. A jak by wyglądał radny? Nie wiem. No właśnie. Dobrze, czy to jest ostateczny zestaw odpowiedzi? I tak nie mamy czasu. Powiem wam tak, wszystko oprócz Foremana jest poprawnie. Foreman Pig miał bujne wąsy. Kurde! Tak, Foreman to jest osoba w fabryce, która taki kierownik w fabryce bardziej. Widzisz ten z kaskiem, o co mi chodziło, jak wygląda ten z hełmem? Corporal to jest kapral, dlatego wojskowy, bo ma kask. Tak. Ale bardzo bliziutko było, Kasia. Blisko było, bardzo bliziutko było. Nice try. Dobra, co może pójść nie tak w zamkach za 10? Kiedyś już wygrało komuś odcinek. No ja wiem, zamki za 10, lecimy z tym. Zamki za 10. Pytanie brzmi: zamek Masyaf był kiedyś bazą operacyjną asasynów w serii Assassin's Creed. W jakim kraju obecnie znajduje się ten zamek? Interesujące, interesujące. W jakim kraju może się ten zamek teraz znajdować? Dobrodzieju, jak myślisz? Który jeszcze raz? Assassin's Creed? Masyaf. Nie, w którym Assassin's Creed nie podałeś, tak? Nie podałem. Który to może być? Gdzie jest dużo zamków, Bloody? Gdzie dużo zamków jest? W Niemczech, w Rumunii... No tam wszędzie są zamki, co nie? Zamek Masyaf. 1 na 196 szanse niby. No to mamy... To można łatwo strzelić, dobrodzieje. Muszę akurat trafisz. Dobra, Niemcy. Niech będzie Niemcy. Nie były to Niemcy, a jak wam powiem, że to był z pierwszego Asasyna? Poczekaj, pierwszy Asasyn się udział... No to gdzieś na Bliskim Wschodzie? Było Akra, nie. Jerozolima chyba była, czy coś takiego? Syria? Tak, Syria! Masyaf jest w Syrii. O, teraz no dopiero mi kliknęło, ty kurwa, głąbie. Trzeba było też znać troszeczkę gierki, dlatego nie dałem swojej, niestety. Bo to było zbyt proste. I 10 punktów poszło, jak psu w dupę, no nieźle. Dobrze, ale Kasia, Slay, Rzym. Spartan Total Warrior to hack and slash wydany w 2005 roku. Spin-offem jakiej serii jest owa gra? Kurczę. Nie wiem, Total Warrior kojarzy się tylko z Total Warem. Nie wiem, może oni stworzyli tam, wiesz... że to była strategiczna, więc stwierdzili, że zrobią hack and slasha. Git pomysł. Nie, no to jest głupi pomysł. To głupi pomysł. Może była jakaś gra z... bo to był Spartan?
Nie, no Kasia, no bo to musi chyba być Total War. Nie, no, nie będzie to. Nie, no to nie będzie Total War, ale powiemy, że Total War. Ostateczna odpowiedź Total War? Tak. Tak. Jakie znasz części Total War'a, Slay Prox? Nie za dużo, więc znam tylko to, że jest to strategia, bo ja bardzo nie lubię strategii, wiesz? Total War Rome, a Sparta to Grecja. Poprawna odpowiedź. Wow. O kurwa. Rzym nawiązało do Total War Rome. Znaczy ja powiem ci szczerze, wiesz co, zmyliło mnie to, że jest to Hacken. No tak. Ale wiesz co, zmyliło mnie to, że to był hack and slash. I wiesz, ja wiedziałem, że tak. Total War'y to są to strategie. To jest spin-off dziki. A ja to jedyne skojarzenie po nazwie. Dobrze, super. What can I say? We're a great guy. Co mogę powiedzieć? Jesteśmy genialnym facetem. Słowa te zostały powiedziane przez Sama do pewnej postaci, jakiej konkretnie. Dobra, zastanówmy Bloody, się do kogo. Wiesz, bo no nie wiem, mi to tak na logikę bym to rozpracował, no. Ale... No nie dawaj, wiesz, mów. No, w sensie jeszcze nie wiem tutaj w tej chwili, no ale jaki masz pomysł? No bo Sirius Sam miał taki mocno Duke'owo-Nukenowy, nie? Też wczesny Sirius Sam, jak ja jeszcze grałem za Kroja. A ja właśnie, on nie mówił tego po prostu do siebie? No właśnie, on do siebie pewnie powiedział. Jesteśmy zajebistymi facetami, on po prostu mówił to do siebie. Ja nawet, no to chyba tak, w sumie to jest logiczne. Jak mógł pewnie, nie wiem, pewnie jak mogło być tam lustro i mógł tak powiedzieć w sumie. Że wiesz, no? Coś tam rozwalił, zabił tam miliard potworów. Jesteśmy... Nie, tak, zajebistymi facetami, tak. To ma sens, dobrodziej. On do siebie to po prostu powiedział. Ostatecznie ja to powiedział do siebie? No, w sumie tak. Niech będzie, no. Jeden mankament do siebie z przeszłości, ale zaakceptuję, tak. Jesteśmy genialnym facetem, a nie genialnymi facetami. No dobrze, to już ładny wynik jest ogólnie. Genshin Impact, dawaj mi to i kończymy ich. Genshin Impact, pytanko brzmi. MiHoYo wprowadziło do Genshin Impact pewną postać w ramach współpracy z Guerrilla Games, twórcami takich gier jak Killzone czy Horizon Zero Dawn. O jakiej postaci mowa? Odblokowałam dopiero 4 postacie, Slay! Mam 10 poziom. No zakładam, że na koło nie mogli dodać. No mogli dodać tą... Znasz grę Horizon Zero Dawn? Nie. Bo no, oni pewnie dodali ją jako łuczniczkę, bo też tam się pewnie wpasowuje w ten theme całej gry. Są łucznicy, tak. Ale jak ona się nazywała? A ja się jakoś musi nazywać, no. No nie przypomnę sobie, Kasia, sorry. Nie wiem, ale no, ja to Genshina to tak tylko z tego, ja co widziałem, myślałam, że współpracę będzie pytanie miałaś. O jakieś, ile wishów można otworzyć, albo kto ci pierdoli na duchem przez cały początek gry. To na to bym odpowiedziała, ale na inne to nie. To nie są poradnikowe, to by była, nie wiem, 10 no. Na pierwszej konkurencji. Nie macie pojęcia? Znaczy zakładam, że to była ta główna postać z Horizon Zero Dawn, ale nie pamiętam jak się nazywa. No tak, to jest jakby oczywiste, że chodzi o protagonistkę Horizon Zero Dawn, ale jak ona się nazywała? Adela! Lubisz może stopy? Nie. A wiesz jak jest stóp metali po angielsku? Nie wiem. Aloy. Nazywała się Aloy. Ty! Przez jedno L. Co jednak pamiętałaś? Nie. Dobrze, Disciples za 30. Jesteście gotowi, dobra, chłopaki? Dobra, dobrodzieju, lecimy z tym. No, jedziemy. Dobrze, pytanie brzmi. Które z powyższych podtytułów nie były oficjalnymi podtytułami drugiej części Disciples? Bunt krasnoludów, Powrót Galeana oraz Strażnicy Ostatniego Świata. Guardians of the Light, czy tam First Light, czy coś takiego. To na pewno było. Teraz Bunt krasnoludów. Ten Galean coś mi śmierdzi. Nie kojarzę w ogóle tego Galeana. Nie, czekaj, bo było... Głupio będzie, ale wydaje mi się, że oni, bo było tak, na pewno był z elfami, był chyba bunt elfów, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, ja bym powiedział, że nie było tylko buntu krasnoludów, bo mi się kojarzy, że to był bunt elfów. I to może być takie, wiesz, jak ktoś nie jest spoconym nerdem, to nie odróżnia, ale bym powiedział, że Galeon był... Strażnicy na bank było, to jestem w stanie dom na to postawić. No nie wiem, ja bym powiedział, że buntu krasnoludów tylko nie było. Dobrze, niech. Poprawna odpowiedź. Disciples 2 bunt elfów był, a nie krasnoludów, dokładnie. Oho. No i Disciples 2, również znane jako... Wielki comeback! Jako, robi... jako Hop Cola Heroesy z Cybermychy. Się comeback robi, co? No wystarczy tylko, że nie odpowiedzą na 2 kolejne pytania, dobrodzieju, i mamy wygraną w kieszeni. Ale piłka nożna, przecież to będzie jakieś proste, tam ilu jest graczy na boisku albo coś takiego. Pytanie pewnie o fakerze. Pewnie zamki nam przegrał grę. Pytanie o fakerze. Please, gracz. Faker jest uważany najczęściej za GOATa League of Legends, Greatest of All Time. Tak. Otrzymał też 2 przezwiska. Dokończ przynajmniej jedno z nich, podam ci setup, albo podaj nickname, pod jakim znany jest na koreańskim serwerze.
Hiding Brass! Wow! Let's go! Pierwsze to będzie. Pseudonim to Unkillable coś King, Faker, Faker coś tam, albo Hide on puste. No to Hide on Brass, to jest chowaj się w krzakach. Faker, Faker, Playmaker. Też, Faker, Faker, Playmaker też jest, no. Zaakceptuję to wam, nie było Hide on Brush, tylko Hide on Bush, bo akurat tak było przeliterowane, ale Faker, Faker, Playmaker również daliście i tam to było wystarczająco blisko, zaakceptuję to wam. GG, o Jezu, dobra, brawo. Kasia, to ty nas uratowałaś. Terminator nam przegrał rundę, mi się wydaje, dobrodzieju. Pytanie ze split screena brzmi, które z następujących gier nie posiadały oficjalnej funkcji split screen? Dead Island, Left 4 Dead 2, Gears of War 4, Resident Evil 4, Zombie Army Trilogy. Dead Island też nie kojarzę, w Lefcie nie kojarzę, Gif of War raczej był. Możecie Resident również Evil. Powiedzieć, które miały, nie? Bo to jest to sama odpowiedź. Resident Evil 4 miał? Dobrodzieju, chyba coś tam było gdzieś. Gearsy chyba miały, nie? Gearsy chyba na pewno miały, bo to wiesz, to takie charakterystyczne. Zombie Army kojarzysz w ogóle, co to jest? Zombie Army? No kojarzę, to jest takie, że chodzisz i strzelasz do zombie. Tam możliwe, że był w sumie, ale nie wiem. Ale kojarzę. Chyba w Zombie Army bym powiedział raczej, że jest. Zombie Army jest, Gears of War 4 jest. Czy w Rezydencie 4 był ten split screen? Kurde, ja bym nie powiedział, powiem szczerze. Aczkolwiek... No to może tam nie było w sumie. Ale w Dead Island i Left 4 Dead, ja nie wiem, czy tam... No ty grałeś dużo w Left 4 Dead. No grałem i totalnie split screen mi to nic nie mówi. Szczerze mówiąc, mi się wydaje, że tam nie było takiej opcji. Chyba że to zależnie było no na PC-cie. Jestem wręcz pewien, że nie było. Chyba, że na konsolach, co nie? Chociaż czekaj, może było, bo przecież te stare Residenty to one miały taki ten rzut taki, wiesz, z góry. Tam mógł być, kurde, też. A Dead Island też nie miał, przecież graliśmy w Dead Islanda, nie? I tam no nie miało, no. Mi się wydaje, że Dead Island nie miał, Left 4 Dead 2 Gearsy... nie miał. Zombie Army Trilogy to jest jedna gra, czy to są dwie gry? To jest jedna gra, tak składająca gra. Się z całej trilogii jakby tej gry. Które miały albo które nie miały. Gearsy miały split screen, Gearsy, Residencik 4 i Zombie Army Trilogy, tak? Dobrze. Buddy? Dead Island nie miał, Left 4 Dead 2 miał, Gearsy miały, Resident Evil 4 nie miało, piątka w Afryce miała. A Zombie Army Trilogy nie miało. Okay. Czyli nie jednak, no dobra. Czyli i tak by było. Czyli no tak by i tak by była stypa. Dobra, piłka no, nożna. No niestety, pochwa... szkoda. Zróbcie rekord, bo 605 to jest obecny rekord, więc zróbcie rekord w tej chwili. Jaki polski piłkarz stworzył własne studio odpowiedzialne za produkcję gry opierającej się w dużej mierze, wedle materiałów promocyjnych, na coachowaniu drużyny? Podaj dwa z trzech. Imię i nazwisko piłkarza, nazwę studia lub nazwę gry. Musisz mi Robert Lewandowski. Strzela gol, wszyscy krzyczą Grappa Ice. No Grappa i nazwę Ice. Studia, które produkuje grę albo nazwę gry. Jedno z trzech mieliśmy podać. I dwa z trzech. Kurde, czytałam o tym cały artykuł. Wow. Przeczytałam, że robi grę. Wiem, jakiego typu to jest gra. To będzie coś na zasadzie takiego, no taka typowa gierka, taki coach, no nie? No jest napisane w pytaniu na coachowaniu drużyny. Tak, tak. Taki typowy coach jakby zespołu, no nie? Z managementem i tak dalej. Młody chłopak, gimnazjalista. Że robi to Lewandowski, w sensie on się tam bardzo jakoś angażuje w to tworzenie tego i w promocję i bla bla bla. I wiem bardzo dużo rzeczy takich, ten, ale nie wiem jakie studio, nie wiem jak się nazywa ta gra. Nie wiem, może... Jak się gra może nazywać, Kasia? Football Manager tylko... Właśnie nie Manager, to będzie Football Coach Simulator może. To nie, z tego co mi się kojarzy, nie miało to nic chyba w Simulator jakby w nazwie. Nie miało Simulator nazwy? Wydaje mi się, że nie. A coś z coachem myślisz, że miało w nazwie? Bo Football Manager raczej nie, no bo z racji tego, że jest ta seria gier Football Manager. Mhm. Więc to raczej odpada chyba, ale mogę się mylić. Ale może ten Football Coach co? Studio? Pamiętasz może, czy to była jakaś taka trzyczłonowa nazwa, jakaś z trzech słów? Jakie są studia takie, które mogłyby to wydać? Nie kojarzysz? Bo jakbyś mi powiedział z trzy nazwy, to może ja bym skojarzyła którąś, o której czytałam. Stworzył własne studio. Aha, RL9 Studio. Zaakceptuję to wam, RL9 Games. Kurwa, GG. Co ty gadasz? GG. No niestety, i tak dobra, te punkty nic nie zmieniają, a fajnie wbić rekord. Ale jak... trafiliśmy na najsilniejszą drużynę, więc nie mieliśmy żadnych szans. No. Powiem tak, jeżeli ja nie znam jeszcze wyników poprzedniego półfinału, bo nagrywam go za 4 godziny, ale jeżeli finał to będzie Ameby kontra Ultrasi, to będzie po prostu najlepszy finał, który mogłem chcieć.
No, dzięki, Graf, niestety. Dzięki. No, ale ten... Ale daliśmy z siebie wszystko. Daliście z siebie wszystko, trzeć, bo nie będzie było bardzo blisko w jednym momencie. Bardzo wam gratuluję, bo naprawdę dobrze poszło, szczególnie w pierwszej konkurencji i w trzeciej. No, ale Slayprox na drugiej po prostu rozgromił wszystkim. Tak, tak, za duże prowadzenie już miał, nie było dzięki jak na jego nadgonić. Dzięki wam za oglądanie. Trzeźwo bo nie będzie, z wami się już nie widzimy w tym sezonie, ale następne na pewno was zapraszamy. Lipka. A my dziękujemy. Widzimy się w finale. A, nie, trzeźwo nie będzie. Wy się uczcie na odcinek, na mecz o trzecie miejsce. Trzecie miejsce! A wiadomo z kim ten? Będziemy się biatykować? Nie wiadomo, przegranym nie tego, co będzie za 4 godziny. Dokładnie. Tak, przegranym tego, co był tydzień temu dla widzów. Dobra, dobrodzieju, to my trzecie miejsce to chyba w kieszeni mamy. No, kibicujemy wam, kibicujemy. Może tym razem bogowie RNG będą przychylniejsi, bo dzisiaj to mocno nam, że tak powiem. Nie no, nie no, nie no, ale znać, że niektóre nam, nie no, siadały pytania, siadały. W sensie pierwsza, paradoksalnie dobrodzieju pierwsza tani poszła całkiem ładnie tam, zgrabnie. Tej drugiej po prostu konkurencji totalnie nic nie udało się trafić. Szkoda. No, ciężko. No. Bywa. No życzę powodzenia drużynie tutaj Slaya i Kasi, żebyście wygrali, bo tych drugich no, nie kojarzy, Kasik więc, tutaj wykarowała troszeczkę, no. Nie, no było, Kaś, ale zobacz, ale no. Patrz, tego fejkera na przykład pociągnęłaś, bo ja źle powiedziałem. No właśnie, no, Kasik, ty to jesteś dobra jednak w tę wiedzę. Dobra, dzięki raz jeszcze za oglądanie, trzymajcie się, następny odcinek oczywiście za tydzień, zaraz będziecie mieli wszystko skompilowane, jak to się mówi, kulminacja, rozpiska oraz podsumowane słowo, którego szukałem. Dzięki wielkie, trzymajcie się i papa. Na koniec drugiego półfinału, a społeczne ameby, czyli Kasik i Slayprox chodzą dalej do finału. Zobaczą się oni tam z Ultrasami, czyli Azonem i Mychą. Z trzeźwo nie będzie, zobaczymy się w meczu o trzecie miejsce, który będzie pierwszym z tych dwóch, gdzie będą oni walczyli z mniejszymi debilami, czyli Nexa i Lisu. Ze względu na święta będzie przerwa montażowa, więc odcinki będą wlatywały 1 oraz 2 stycznia. Pierwszego będzie mecz o trzecie miejsce, a drugiego finał. Odcinek najlepsi z najgorszych oraz wszystkie nagrody za obstawianie meczy, jeżeli byliście na początku sezonu, będą dopiero na początku stycznia, więc trzymajcie się i będę was więcej informował na koniec finału.